wyciąg był dzierżawiony dla gminy Pieszyce. Był to wyciąg odczykowy, przestarzały. Później zrobiliśmy przetarg. Wyciąg został wydzierżawiony firmie z Wrocławia, która po pewnym czasie jakby zrezygnowała z tej dzierżawy. No i powstał dylemat. Co dalej? W międzyczasie zmieniła się ustawa o nartostradach, gdzie wyszło na jaw, że ta nartostrada już nie spełnia żadnych wymogów, które stawiane są takim obiektom. W związku z powyższym, jak sami Państwo wiecie, na Radzie Powiatu w Dzierżoniowie w 2000, chyba to było 12, a może 11 roku, powiedziałem, że Nadleśnictwo Świdnica wyda pozytywną opinię na poszerzenie właśnie ze względu na to, że nie spełnia to już wymogów. Też w mediach lokalnych postraszyłem, że zalesimy. Jeżeli nie będzie inwestora, to my to zalesimy, no bo nie może taka rudera stać, bo sami Państwo widzicie, jak to w tej chwili niszczeje. No i odbył się w końcu trzeci przetarg. W międzyczasie Rada Miejska w Pieszyc uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie właśnie była nasza pozytywna opinia na poszerzenie. Minister środowiska, do spraw środowiska wydał zgodę na to poszerzenie. I w końcu mogliśmy ogłosić trzeci przetarg, gdzie umowę jakby przedłużyliśmy do 25 lat i z tą zgodą już na poszerzenie nartostrady. W międzyczasie oczywiście były rozmowy z różnymi potencjalnymi inwestorami, którzy przyjeżdżali do Nadleśnictwa. Teraz to już mogę zdradzić, że tych rozmów było naprawdę dużo, ale ja zawsze powtarzałem, dla mnie faktycznym rozmówcą jest ten, który wystąpi w przetargu i podpisze ze mną umowę, a nie takie obiecywać gruszki na wierzbie, to nie z nami. I w końcu pojawił się inwestor i mam nadzieję, że ten inwestor dokona tego, co planuje. Warunki to 25 lat, okres dzierżawy, w tym momencie jest zgoda właśnie na miejscowym planie na wyłączenie gruntów z produkcji. W tej chwili inwestor powinien wystąpić do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o poszerzenie nartostrady. Oczywiście wiąże się to z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, gdzie jeszcze nastąpi wypłacenie odszkodowania za przedwczesny wyrąb lasu, no i inwestor może działać, ale musimy jeszcze jedno pamiętać. Przy pozwoleniach na budowę będzie musiał być wykonany operat środowiskowy i to też może trochę przedłużyć, ale tutaj już współpraca między Lasami Państwowymi a miastem Pieszyce i inwestorem będzie na tyle sprawna, że myślę, że to szybko się uda. Jaki jest koszt dzierżawy? 600 za miesiąc. Już od kilku lat też sami jako gmina poszukiwaliśmy inwestora, rozsyłaliśmy też oferty inwestycyjne dotyczące Wielkiej Sowy. Oczywiście widząc też to, że ta współpraca z Nadleśnictwem już powoli dobiega końca odnośnie przygotowań, odnośnie zamykania tych dokumentów planistycznych, co tak naprawdę de facto umożliwia już wejście inwestora w ten teren. Już kilka lat temu gmina przystąpiła do tworzenia planu zagospodarowania z wielu względów. Przede wszystkim ten ośrodek, który do tej pory funkcjonował, no już nie spełniał żadnych aktualnych wymogów. Nartostrada za wąska, brak bazy turystycznej w dole, brak odpowiedniego zaplecza. Więc gmina stwierdziła, że musi przystąpić do tworzenia nowego planu zagospodarowania tak, aby ośrodek, który mógłby powstać i teren, w który potencjalny inwestor miałby zainwestować, był już na miarę XXI wieku atrakcyjnym terenem i to jest magnes. Bez tego planu żaden inwestor by po prostu się nie zainteresował Wielką Sową. Współpraca w ostatnich latach z Nadleśnictwem Świdnica układa się bardzo dobrze. Tak jak jeszcze wcześniej, no nie mogliśmy się przebić przez strukturę Lasów Państwowych z naszymi wnioskami, z naszymi oczekiwaniami.
Teraz te wnioski są pozytywnie rozpatrywane i na tym właśnie powinno polegać partnerstwo. Jesteśmy w fazie opracowania koncepcji. Już ze wstępnej koncepcji wygląda to bardzo obiecująco i myślę, że zrobimy to na najwyższym poziomie. Wyciąg jaki będzie, gondolowy? Nie, właśnie zastanawialiśmy się nad gondolą, ale jednak z wywiadów wynika, że narciarze wolą jednak porządne kanapy. Oczywiście najwyższej jakości, ale kanapy i wyprzęgalne. Chcecie działać tylko w okresie zimowym, czy też będą atrakcje w okresie letnim? Właśnie chcemy, żeby w okresie letnim też działać i też przygotowujemy, może nie ja osobiście, a zespół architektów. Ile z waszej strony potrwają prace, by to wszystko ruszyło? Myślę, że rok, półtora potrwają pozwolenia wszelkiego typu, uzgodnienia, a sama budowa około jednego roku. Będzie też hotel wybudowany? W drugiej fazie hotel planujemy, ale na pewno wybudowaniem wyciągu spowoduje to, że jednak inni inwestorzy też zechcą budować jakieś hotele, motele i tego typu bazy noclegowe.